12 kwietnia wspominamy świętego Alferiusza Opata. Alferiusz, urodzony w Salerno w 930 roku, pochodził z arystokratycznej rodziny Pappa Carbon. Nie wiemy wielu szczegółów z jego życia, ponieważ jego życiorys pochodzi dopiero z XIII wieku. Czytamy w nim, że Alferiusz długo służył Guaimaro, księciu swojego miasta. W wieku 72 lat w 1002 roku stanął na czele delegacji, która zmierzała do Francji do króla Henryka II, aby uzyskać jego ochronę dla swojego pana i księstwa. Alferiusz ciężko wtedy zachorował tuż przed przekroczeniem Alp i poprosił o goście w klasztorze świętego Michała w Chiusa, a gdy jego towarzysze kontynuowali podróż, złożył ślub, że zostanie mnichem, jeśli wyzdrowieje. Tak też się stało i faktycznie po odzyskaniu zdrowia Alferiusz porzucił świat, aby przyjąć habit benedyktyński, po czym udał się do Klini, gdzie spotkał świętego Odiliona. Kilka lat później książę Salerno poprosił wielkiego opata z Klini, aby pomógł w reformie klasztorów Salerno. Do tego zadania wyznaczono Alferiusza, lecz po niewielkim sukcesie w końcu wycofał się z dwoma towarzyszami do Cava dei Tirreni, aby prowadzić życie eremickie w modlitwie i pokucie. Później założył tam klasztor poświęcony Najświętszej Trójcy dla 12 uczniów, który stał się jednym z głównych ośrodków reformy klasztornej. Społeczność ta była zorganizowana na wzór klasztorów Cluny i zgodnie z jego duchem. Wśród uczniów świętego należy wymienić świętego Leona i mnicha Desideriusza, który później został papieżem pod imieniem Wiktor III. Klasztor cieszył się też szczególną życzliwością Guaimaro, który w książęcym dekrecie z 1025 roku uznał jego istnienie, przyznając mu obszerny obszar ziemi wokół i pełną swobodę rządzenia, w tym prawo wyboru opata wewnątrz społeczności bez jakiejkolwiek ingerencji świeckiej. Alferiusz, założyciel klasztoru benedyktynów w Klawie, zmarł 12 kwietnia 1050 roku w wieku 120 lat. Przed śmiercią wyznaczył jeszcze swojego następcę, Leona z Lucki, i odwołał normę ograniczającą liczbę mnichów w klasztorze do 12. Jego 11 bezpośrednich następców również zostało uznanych za świętych. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś w świętym Alferiuszu Opacie wzór ewangelicznej doskonałości. Spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.